zostawiłem okno otwarte. Dzień dobry. Na całą noc? Słoneczko mamy. Jedziemy do pracy. Zastanawiałem się długo, czy jechać, czy nie. Ale zdecydowałem, że tak. Czujecie to? To jest vibe. Samego rana? Dobrze jest. Słuchajcie, miłego dnia wam wszystkim życzę. Teraz pogadam. Let's go. Czekajcie. Okej. Czyli dobry wam wszystkim, moi drodzy, kochani widzowie. Jak mija wam dzień? Czy wszystko było w porządku? Jeśli nie, to obiecuję, że jutro na pewno będzie. Słuchajcie, ja jestem w drodze do pracy. Każdego dnia w sumie, jak odpalam tą kamerę, muszę wam się przyznać, że nie wiem, jak będzie wyglądał mój dzień. Nie nagrywam tego odcinka, tego dnia na sztukę. To już chyba wiecie, że tak wygląda mój po prostu dzień. Ja nie miałbym fizycznie czasu, powiem wam szczerze, na planowanie mojego odcinka. Każdy z tych dni, które nagrałem do tej pory, są naprawdę wyjątkowe, nie? Czasami przypomnę sobie niektóre momenty, ale powiem wam, że to jest jak książce, słuchajcie, książce, którą bardzo uwielbiam. Nie jest to gruba książka, nie jest to długa książka, ale ostatecznie zawsze sobie ją przypominam i mówię, kurde, to życie tam, a moje jest bardziej kolorowe. Mówię o książce Forresta Gumpa, powiem. Polecam. Tak się uśmiałem kiedyś jako młody człowiek, jak ją przeczytałem nocą. Ale od tamtej pory chodzi zawsze ze mną takie przeświadczenie, że moje życie i twoje życie jest tak usłane ciekawostkami, różnymi atrakcjami, śmiesznymi, losowymi, smutnymi, ale jest ich tyle, słuchajcie, że naprawdę jest z czego, ale to z czego czerpać energię. Naprawdę. Chciałem wam to powiedzieć, że każdy dzień, za każdym razem, jak tu odpalam tą kamerę, to jest wszystko tak, jak jest. Od dzień dobry do widzenia. Lecimy, słuchajcie, mamy jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, więc zobaczymy się na robocie i dam wam update, co my planujemy. Do zobaczenia za chwilę. Cześć, cześć. Dobra, słuchajcie, już trochę tutaj zacząłem. Muszę jak najszybciej pozbyć się tych elementów, czyli zamrażarka, lodówka, piekarniki. Zrobić ten panel, zrobić tą szafkę, zrobić ten panel. No, i taki mam plan. Dobra, słuchajcie, ta zamrażarka jest już wstawiona, a co do lodówki, muszę zmienić jej drzwi. Otwiera się w ten sposób, a będę musiał się otwierać w drugą stronę, więc
muszę zmienić te zawiasy, zamienić dolny na górny, a górny na dolny. Zaraz będzie zrobione. Let's go. Słuchajcie, drzwi przekręcone, oczywiście lewa, prawa strona, ta zasłonka z lewej strony pasuje na prawą stronę, ale ta zasłonka z prawej strony nie pasuje na lewą, więc dostajecie w pakiecie dodatkowy element, żeby to wszystko ładnie później wyglądało po otwarciu, zasłonięte te ubytki. Żeby zdjąć te plastiki, musiałem zdjąć też tą górę, bo tutaj przeszkadzała, więc ogarnięte, mogę to wstawiać do środka. Poza tym, żeby włożyć tą szafkę, to niestety musicie zdjąć nie tylko drzwi, ale drzwi z zawiasami. Czyli trzeba to całe odkręcić wraz z tymi śrubkami, bo ta odstająca śrubka tutaj tak naprawdę przeszkadza przy włożeniu lodówki do środka, bo dosłownie wchodzi na styk, powiem wam szczerze, po tej śrubie, nie? I ta środkowa, która jest dystansująca, ten zawias przeszkadza. Trzeba ją też odkręcić, więc lecimy. Zanim włożę lodówkę, przykręciłem ten panel, bo później miałbym atrakcję życia albo musiałbym go kleić. Więc teraz został przykręcony, przygotowany i kuchnia już z tej strony jest skończona. Wjeżdżamy z lodóweczką. Opowiem wam trochę o tym montażu. Ogólnie to są drzwi wieszane na unicie, czyli na lodówce, czy na zamrażarce. Na razie tylko zmontowałem to na dwa brakiety, ogólnie będzie ich więcej. Jeżeli taka będzie potrzeba, może tutaj dołożymy i na pewno z tamtej strony, ale nie dokładam w tym momencie, bo będę musiał zrobić klamkę, tu jedną, tu drugą. I tak wypada nieszczęśliwie, że te śruby są gdzieś tam za lodówką, wiecie? Więc będę musiał te drzwi zdjąć. Żeby je założyć, to też nie była lada sztuka, bo mamy tą belkę, więc to nie jest takie normalne, żeby podnieść do góry i założyć na te bolce, które są na lodówce, tak jak tutaj. Co nie? Tych drzwi na razie nie zdejmowałem z zawiasu, więc ogólnie te zawiasy będą musiały stąd zniknąć. Trzeba będzie złączyć drzwi razem tutaj blaszkami i wtedy zawiesić drzwi, ale tym się nie przejmuję. Bo to mi nie przeszkadza na razie. To musiałem zrobić, bo inaczej te drzwi stałyby z boku. Więc to na razie jest założone. Jeżeli będę szedł z powrotem, bo chcę skończyć ten unit, skończyć tam te wypełnienie, posprzątać i na koniec zaciągnąć tutaj, więc trochę mi się czas kurczy. Jest godzina 12, więc biorę się za tamto i tyle o mojej opowieści. Także to nie jest takie hop-siup, bo łatwiejszy system jest, jak wstawiacie lodówkę czy zamrażarkę do szafki i szafka ma swoje niezależne drzwiczki. I wtedy zakładacie tylko prowadnicę, tak zwany runner, z przodu drzwi między lodówką a tymi drzwiami docelowymi i job done. Nie? To jest bardzo łatwa metoda i super się to mentuje. W tym przypadku musicie złapać ten dystans, użyć spaceru, złączyć to, trochę więcej zabawy. Da się, ale moim zdaniem mogłoby być łatwiej. I want you.
Powiem wam tak, matowa kuchnia, ciemna. Zobaczcie, ja nie wiem, czy to będziecie widzieć, w jakiej postaci przyjeżdżają te meble z Rena, nie? One, te folie są, ale one są porysowane. Mieliśmy tu już przypadek z drzwiami. Tutaj, ja te folie trzymam do samego końca, ogólnie tu jest takie wgniecenie, słuchajcie. Tutaj, ogólnie zobaczcie, tak jakby popatrzeć na te wszystkie drzwi, to wszędzie są gdzieś jakieś rysy. Co pod tą folią się będzie kryło później? To nie wiem. Tutaj coś było, pamiętam. O, zobaczcie. Nie wiem, czy to się da zawoskować, czy nie, ale 20 tysięcy kuchnia, słuchajcie. To jest nieporozumienie, jeżeli chodzi o jakość. Ja już Rena montowałem w tamtym roku. W tamtym roku też zmienialiśmy, czy dwa lata temu, drzwiczki w takiej dużej kuchni, pamiętacie? Dwa razy, bo jak przyjechała jedna deliverka rok później z tymi drzwiami na wymianę, to dalej przywieźli złe. Znaczy w takim kiepskim stanie, że się nie nadawały do wymiany. Ja szczerze powiem wam tak, design ok, ale jeżeli chodzi o jakość tych mebli, to raczej szukałbym innego rozwiązania. Jedyne, co przyciąga klientów, jeżeli chodzi o rent, to mi się wydaje finance, słuchajcie. Czyli to, że oni dają 0% kredyt i można go zacząć tam jakimś, po jakimś czasie spłacać. Nie znam dokładnie warunków, ale wiem, słyszałem o tym nieraz, że właśnie to najbardziej przyciąga ludzi, słuchajcie. Poza tym kuchnia jak kuchnia, no. Z magneta taką montowaliśmy i powiem wam, była lepsza jakościowo. Tutaj to człowiek się boi cokolwiek dotknąć, nie? Ja trzymam te folie do samego końca, żeby nie było później, że to my. Słuchajcie, także kumacie, także powodzenia, ale Ren jest na mojej ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o top 10, jeżeli w ogóle by się tam znalazł, także lecimy dalej. Zostają plinfy dołem, to później, to już po podłodze. Tu teraz wyrabiam ten ostatni i już kuchnia będzie skończona, jeżeli chodzi o montaż mebli. Jutro będziemy mogli działać z innymi rzeczami, także jeszcze, oczywiście, bo ja dzisiaj mam dobre oko, to jeszcze poprawiliśmy wiele elementów, bo ja nie mogę normalnie zaakceptować pewnych rzeczy i mam ból. Więc tu wszystkie rogi zostały poprawione, tam, tu snak, tam snak. Tu musi być ładnie, słuchajcie. Także jeszcze takie rzeczy się tutaj wydarzyły. Poza tym, co tu mamy? Tu sufit pójdzie jutro i ściany
jeszcze raz, bo gdzieś tam też jakieś małe pierdoły znalazłem. Łazienka, kibelek czarny, sufit jutro będzie przemalowany finałowo. Płyteczki będą musiały tu wjechać, więc jeszcze sporo pracy przed nami, jeżeli chodzi o ten kibelek. Ale tak naprawdę to już dużo nie zostało. Podłoga. Jutro przyjeżdżają panowie z blatami, więc też się kuchnia bardzo mocno zmieni. Od razu te szafki wyglądają takie pełne. Powiem wam szczerze, że mało kto robi w ten sposób w Anglii. Wieszają, zostawiają dziurę. To od razu lepiej wygląda. Ja wiem, że sufit czasami płynie czy coś, trzeba się napieprzyć, ale kurde. No. Dobra, słuchajcie, mieszamy szybki nasz klej. I za chwilę sobie tutaj ściągniemy. Zostało to gruntowane, już opuszczone. Panelki wjechały, coś wam pokazywałem. Posprzątaliśmy trochę. Jest gotowe na blaty, także jutro będzie akcja. Jutro czwartek, także do końca tygodnia tu naprawdę dużo się jeszcze wydarzy, także lecimy z podłogą. Dobra, słuchajcie, to chodziło o ten moment, żeby tutaj zblendować się, bo my mamy poziom, a tamta wylewka nie jest w poziomie. Tutaj się nasze wylewki spotkały na końcu. Pod wyspą mnie nie obchodzi, ale tutaj było lekko takie gryzienie się, więc zblendowaliśmy to klejem. Do jutra to sobie wyschnie. Przeszlifujemy lekko. Jakby trzeba było poprawić, to zawsze możemy to lekko poprawić. Ale przynajmniej nie będzie takiego uczucia, że coś, jakiś przeskok tu jest, nie? Także my będziemy kończyć, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą historię dzisiejszą. Panel zrobiony. Wszystkie inne dodatki zrobione. Dekory pozakładane do końca. Trochę żeśmy tu ogarnęli, powiem wam szczerze. Takie te pierdoły, ale schodzą. Dużo zajmują czasu, także kuchnia naprawdę zrobiła robotę. I lodówka i wzda jest, i zamrażarka w środku. Także też już nie trzeba z nimi kombinować. Wiemy już, o co chodzi też z tymi drzwiami, że to nie jest jedna ta metoda z tymi drzwiami mocowanymi na szafce, tylko trzeba je zawiesić, także też już ogarnięty ten temat jest. Zmieściliśmy się z tą kuchnią, powiem wam, idealnie. Ren wymierzył to tak, że no, że wymierzył, że w ogóle ten panel wychodził poza. Ja jakimś cudem udało mi się przesunąć tą szafkę, ale nie wiem jakim cudem, powiem wam szczerze. Chyba zgniotłem ten róg. Nie wiem, co ja zrobiłem teraz już. Ale nie wiem. Jak pierwszy raz mierzyliśmy, to ten panel wychodził poza szafkę, poza ścianę. Jakimś cudem się udało, także jutro blaty, jutro malowanie. Także lecimy z tym, słuchajcie. Miłego dnia, wieczorem, poranka, kiedykolwiek to oglądasz. No, pamiętaj resztę. Trzymaj się i do zobaczenia. Cześć, cześć. P.S. Mój dzień się nie kończy. Ja jeszcze do Screwfixa. Jeszcze muszę wziąć farbę.
Jeszcze jedziemy na tą robótkę do tej pani tam. To ta ściana była naprawiona, muszę wziąć puszkę i gniazdko. Uuu, dobrze mi się przypomniało. Trzeba to przytrzeć, pomalować. Job done. Także wbijam się po graty. Let's go. Zbudowany staje się bezpieczny. Rafał i Adrian, budowlańcy z Polski, na wyspach ratują domy. To ich los od rana do nocy, w pocie czoła praca, by wszystko było dobrze. To ich praca. Od wielu lat już tutaj, na tej ziemi obcej. Serca biją mocniej, gdy słońce wstaje z nocą. Z narzędziami w dłoniach, gotowi na wyzwania. Każdy dzień to nowa droga, nowa nadzieja i starania. Rafał i Adrian, budowlańcy z Polski, na wyspach ratują domy. To ich los od rana do nocy, w pocie czoła praca, by wszystko było dobrze. To ich praca. Kiedy deszcz zalewa dachy, oni są na miejscu. Naprawiają, odnawiają, dają domom sens tu. Każda ściana, każda belka w ich rękach odżywa. Ich praca to misja, domów nowa perspektywa. Rafał i Adrian, budowlańcy z Polski, na wyspach ratują domy. To ich los od rana do nocy, w pocie czoła praca, by wszystko było dobrze. To ich praca. Choć daleko od ojczyzny, w sercu Polskę mają. Praca ich tu trzyma, wciąż nowe marzenia snują. Razem stoją jak bracia, w deszczu, w słońcu, w wietrze. Każdy dom przez nich zbudowany staje się bezpieczny.